Cześć, nazywam się Kuba Pękala, jestem w Airbudzie szefem działu BIM i chciałem Wam opowiedzieć o 5 rzeczach dotyczących BIM-u u nas w grupie. BIM to nie model 3D. Dlaczego jest postrzegany jako model 3D? To jest po prostu przyzwyczajenie projektantów, którzy zawężyli znaczenie BIM-u tylko i wyłącznie do swojego zakresu prac. My jako generalny wykonawca patrzymy na BIM troszkę inaczej. Używamy i pracujemy przede wszystkim na danych. W trakcie procesu, którym jest budowa, zbieramy dane, zarządzamy nimi w kontekście jednej budowy, a w perspektywie czasu na wielu budowach. BIM się opłaca, ale to nie tylko chodzi o pieniądze i o koszty. Zresztą, chodźcie ze mną, coś Wam pokażę. My jako generalny wykonawca musimy się skupić przede wszystkim na ocenie i analizie ryzyka, które jest związane z samą realizacją. Spójrzcie, to jest przykład jednej z naszych realizacji, gdzie na chwilę obecną na budowie są tylko i wyłącznie prefabrykowane słupy. My mamy możliwość podejrzenia sobie w tym momencie całego projektu, zweryfikowania go pod kątem jego kompletności, pod kątem jego koordynacji oraz pod kątem zaplanowania realizacji robót. BIM to zarządzanie informacją, a zarządzanie to proces. Proces wymaga pewnych instrukcji, pewnych wytycznych oraz pewnych reguł, które będą jego determinować. W tym przypadku, w przypadku naszej grupy, mamy opracowane dokumenty, które definiują to, w jaki sposób ten proces ma przebiegać. Mamy odpowiednie dedykowane narzędzia, które pozwalają nam ten proces w odpowiedni sposób kontrolować i czerpać z niego benefity. Słuchajcie, BIM jest dla każdego. Każdy z interesariuszy projektów musi dołożyć cegiełkę do tego naszego procesu i każdy z interesariuszy może wyciągnąć informacje, których potrzebuje. Zarówno inwestor, jak i producenci, jak i projektanci, jak generalny wykonawca i na koniec użytkownik. Na przykładzie jednego z naszych modeli pokażę, jak chłopaki od nas z Airbudu mogą skorzystać na budowie. Branża konstrukcyjna, przedmiary, koordynacja, planowanie prac, branża mechaniczna, zestawienia ilościowe elementów, parametry, koordynacja robót, rozliczenia. Dalej, branża elektryczna. Analogicznie jak poprzednio. Koordynacja, planowanie prac, rozwiązywanie problemów zanim nastąpią, ograniczenie ryzyk. I branża architektoniczna, wizualizacja całego obiektu i uzgodnienia z inwestorem. Nie stanu faktycznego, tylko stanu projektowanego. Jak widzieliście, na przygotowanie całego procesu składa się wiele składowych. Dobrze przygotowany cyfrowy bliźniak powoduje to, że będziemy mogli w przyszłości wykorzystać go jako podstawę, jako fundament czegoś więcej. Internet of Things, dajmy na to przykład. Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość to tylko niektóre z rzeczy, w których będziemy mogli wykorzystać to, co my przygotujemy jako Airbud dla naszych klientów i to, co oni będą mogli wykorzystać w przyszłości dla siebie. Dzięki.